Amadeusz Rybica, dzień dobry. Witaj, cześć. Amadeusz i Amadeusz. Amadeusz, menadżer Amadeusza Ferrari. To, co się teraz przed chwilą działo, co to miało być? Co dokładnie masz na myśli? Zaplanowane to było, czy tak oni sami z siebie? Nie było zaplanowane. Ktoś tam wcześniej czymś się odgrażał, ale trochę przypuszczałem, trochę nie przypuszczałem. No nie można nigdy wykluczyć we freak fightach takich sytuacji. Zapytam Ciebie, bo prowadzisz karierę Amadeusza Ferrari. Ta kariera, jak widać, się rozwija. Teraz zmieniliście organizację na jedną walkę, czy na więcej? Nie zmieniliśmy organizacji. Jesteśmy dalej w organizacji Fame. Organizacja umożliwiła nam walkę na Hajlik teraz właśnie z Bombą. Podjęliśmy tą decyzję na podstawie kilku takich wytycznych. Po pierwsze, no, kierowaliśmy się tym, że gdzieś ambicją Amadeusza było to, żeby też tutaj zawalczyć, wiadomo, dać się poznać też kibicom Hajlik. No i przede wszystkim myślę, że samo starcie jest bardzo emocjonujące. Jest Ferrari, który jest weteranem freak fightów, który współtworzył polskie freak fighty tak naprawdę w Federacji Fame. No i jest Paweł Bomba, który nowa twarz, która nie wiadomo co potrafi. Krążą tam jakieś legendy, ale szlifujemy formę, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości na temat tych legend. Jak legenda Neptuna w Gdańsku, w Trójmieście. Może i tak. Zobaczymy 17 września, jak tam Neptun sobie poradzi. Amadeusz, a jaki jest twój typ na tą walkę w ogóle? Jak patrzyłeś, kalkulowałeś? Bo zawsze menadżer jest tą ostatnią instancją, która mówi, poza trenerem oczywiście, która mówi, bierzemy, nie bierzemy, może warto, może nie warto. Jak ty na to spojrzałeś? Padło wiele stwierdzeń, że przeciwnik Amadeusza jest bardzo doświadczony, trenował kilkanaście lat stójkę, dużo w niej potrafi, no ale oprócz relacji pewnych osób, może nie do końca obiektywnych, okazało się przy jakimś researchu, że no nie stoją za nim jakieś konkretne sukcesy sportowe typu medale na mistrzostwach amatorskich, czy też no osiągnięcia, które powiedzmy no przekuwają te lata treningu w takie sprawdzenie się sportowe. W związku z tym przygotowaliśmy pewien plan na tą walkę, pewną strategię, szlifujemy te elementy i mocno wierzymy w zwycięstwo. Amadeusz zainwestował, widziałem, w garnitur nowy, tak bym powiedział, podobno 16 tysięcy złotych. Może lepiej byłoby jednak zainwestować w treningi. W treningi też zainwestował. Czy tak dużo zarabia w tej chwili? W ogóle to są tak niebotyczne pieniądze, że warto się bić do upadłego? Nie wiem, czy takie niebotyczne. Na pewno bardzo mogłyby być większe? Zawsze mogłyby być większe. Na pewno są na chwilę obecną bardzo dobre. Ale gdzieś oprócz tych pieniędzy jest też taki aspekt bardziej sportowy. No jak popatrzymy się na karierę Ferrariego, ona niekoniecznie wynikiem odzwierciedla to, co on potrafi. Gdzieś ma 3-0 z Polakiem, a wynik powinien być zupełnie inny. Walka w boksie była moim zdaniem przez niego wygrana. Troszeczkę sędzia przeszkodził w tym, żeby ta walka miała naturalny przebieg. Był knockdown w pierwszej rundzie, było też kilka przerwań, takich moim zdaniem trochę nieuzasadnionych. No a jeśli chodzi o poprzednie ich starcie, no to no, zgasił mu światło i gdzieś tam budziło to kontrowersje, czy były 3 punkty, czy nie było 3 punktów, ale myślę, że przypieczętował taką swoją fizyczną dominację i pomijając, że wynik poszedł w świat zupełnie inny niż to można było odebrać, myślę, że śmiało Ferrari może mieć takie przeświadczenie, że na pewno jest dobrym freak fighterem na tym poziomie. No i okaże się, czy Bomba jest przeciwnikiem na miarę Adriana Polaka, czy jest do niego zbliżony, gorszy, lepszy. Wszystko się rozwiąże. Myślę, że też atrakcyjności tej walce dodaje to, że tak mało o nim wiadomo. Czyli jak go już się pozna, to może się okazać, że król jest nagi, czy może się okazać, że to jeszcze jest bardziej groźny fighter i jeszcze ma więcej atutów? Znaczy nie chciałbym go tutaj jakoś dyskredytować, bo gdzieś tam patrząc na sylwetkę, patrząc na to, z kim tam się porusza, robi tam jakieś sparingi ze znanymi osobami, na pewno coś musi potrafić, tak? Pewnie ma jakieś swoje też silne strony, które tam staraliśmy się skrzętnie przeanalizować. Na pewno ich w jakiś sposób nie lekceważymy, nie wypowiemy się o nim, że jest jakimś tam leszczem czy ogórkiem, bo no, dosyć mocna opinia krąży, że coś tam potrafi. No ale my zweryfikujemy, jak to będzie wykorzystane w MMA.
Dobrze, zapytam Ciebie o teraz o ten obóz, bo Amadeusz był tylko tydzień. Okazało się, że są jakieś nagrywki, mu to przerwało. Nie będzie to miało wpływu gdzieś na późniejszą dyspozycję? Znaczy, my jesteśmy przede wszystkim usatysfakcjonowani, że ten pełny tydzień przepracował. To był też taki mocniejszy obóz sparingowy po powrocie do zdrowia. Musimy też wiedzieć, że tak naprawdę ta walka też była trochę pod znakiem zapytania ze względu na opinie lekarskie, które były dosyć krótko przed samym podpisaniem, więc do końca też nie wiedzieliśmy, czy zdąży się wyleczyć, zregenerować po awarii ręki. Myślę, że wstąpił w niego taki nowy sportowy duch, bardzo entuzjastycznie podszedł do treningów, trenuje niesamowicie regularnie. Są to chyba najmocniejsze przygotowania. Jak na niego, czy regularnie? Regularnie. Ogólnie ja sam byłem dosyć taki zdumiony stopniem zaangażowania w te przygotowania, stopniem pewności siebie, tą taką jego ambicją sportową, że naprawdę chce go pokonać. Dołożył się do tego bardzo mocno, nie opuszcza żadnego dnia praktycznie, jeśli chodzi o treningi, no chyba, że są jakieś nagrania czy względy logistyczne. I to napawa mnie osobiście pewnym entuzjazmem, bo przerobiliśmy trochę tych walk razem. Większość była wygranych, ale też w różnych okolicznościach. Do niektórych trenował 2 treningi, do niektórych 4. A tym razem muszę powiedzieć, że solidnie się dokłada, dlatego z tego powodu jestem bardzo zadowolony. No i to bardzo dobrze rokuje. Widać zresztą, że obaj panowie latają teraz po mocnych sparring partnerach. Tak jakby oprócz tych przepychanek słownych będą chcieli udowodnić to w oktagonie. Czy w tej chwili, powiedzmy, bo masz też grupę zawodników takich bardziej zawodowych, ale pytam przez pryzmat Akademii Wilanów, bo zmieniła się tam geografia fighterów, w tej chwili jest praktycznie większość chyba freak fighterów, z tego co zauważyłem, przynajmniej jeśli chodzi o uczestników na przykład ostatniego obozu. Jak Ty w ogóle na to patrzysz? Ale na co patrzę? No, na zmianę w Akademii Wilanów, jednak nie ma tych nazwisk takich jak Bryczek, jak Oleksiejczukowie, w tej chwili nie ma też Marcina Naruszki, ale za to pojawili się freak fighterzy. Zmieniło się coś w natężeniu treningów, w podejściu, być może Amadeusz, jakby to powiedzieć, ma może mniej korzystać z jakichś sparring partnerów? Znaczy, pod kątem jego przygotowań to idea jest ta sama, tutaj staramy się przepracować takie elementy, które w walce z bombą będą skuteczne. Znamy jego warunki fizyczne i gdzieś pod to przygotowujemy strategię. Co do zmian kadrowych w Akademii Wilanów, były one oczywiste. Akademia była wcześniej klubem bardzo mocno sportowym pod kątem UFC i właśnie osiągnięć chłopaków. Nastąpiło sporo zmian. Ja się nie będę wypowiadał o jakichś powodach czy okolicznościach, bo to już jest między trenerem a zawodnikami, jak czują współpracę na dany moment i niektóre te współprace się pokończyły, ale tak, można zauważyć, że w tej chwili w Akademii rozwijają się też młode talenty. Są powiedzmy w zbliżonych warunkach wagowych do niektórych freak fighterów. Z tego oni bardzo fajnie mogą skorzystać, bo powiedzmy freak fighter, sparingując z kimś troszeczkę lżejszym, ale lepszym technicznie, ma bardzo fajne możliwości, których nie ma możliwości rozwijania z cięższym przeciwnikiem albo z profesjonalnym przeciwnikiem. W związku z tym dla Ferrariego myślę ta zmiana na plus, jak też dla wielu innych postaci. Akademia Sportu Walki Wilanów i trener Okniński zawsze charakteryzowali się zmiennością, tak? Przez lata zawodnicy przychodzili, odchodzili. Na pewno nie jest to ostatni zwrot akcji i możemy spodziewać się też tutaj kilku zaskoczeń w najbliższym czasie. Z któregoś wieczora dowiedzą się freak fighterzy, że zostali z listy klubu ściągnięci? Nie. Bardziej w stronę, że sporo osób z tego, co rozmawiałem z trenerem, zgłasza chęć trenowania tam. Nie wszystkich trener tam jest w stanie, powiedzmy, przyjąć i zapewnić im taką, powiedzmy, opiekę jak ze stałych współprac, jak na przykład z Ferrari. Czyli ekskluzywne karty może nie ekskluzywne klubowe. Karty, ale zdajesz sobie sprawę, że jeżeli, powiedzmy, trening trwa 2 godziny, pomijając rozgrzewkę i te zadaniówki, to jednak cenne jest dla zawodnika, jak poświęci chociaż jemu kilka razy po kilka minut, indywidualnie coś wytłumaczy. Teraz na pewno pole do tego jest dużo szersze. Bo tych zawodników jest mniej, tak? Więc oczywiście są plusy i minusy, może troszeczkę mniejszy prestiż sportowy, ale bardziej indywidualne dotrenowanie poszczególnych zawodników. Natomiast muszę podkreślić, że jest tam parę interesujących talentów,
które na profesjonalnym MMA również wypłyną w najbliższym czasie. Skoro o talentach rozmawiamy i o wypłynięciu, to twoją nieodłączną częścią i wizytówką, można powiedzieć, jest współpraca z czeskimi partnerami, z organizacją Octagon. Gratulacje w ogóle za zwycięstwo Mateusza Legierskiego, bo w świetnym stylu wygrał. Niewiele brakowało do zwycięstwa drugiego polskiego zawodnika i tutaj trzeba przyznać, że tak naprawdę to on chyba powinien wygrać tą kareta, tak? Powinien wygrać tą walkę i chyba jednak gdzieś tam ta współpraca jest dla ciebie taką kluczową, co? Czy jednak freak fighty? Czy kluczową, nie kluczową. Akurat tak jakby miejsce, w którym obecnie się znajduję, jest bardzo niedaleko czeskiej granicy, w związku z tym i logistycznie, jeśli chodzi o kontakt, jest to współpraca bardzo taka efektywna. Chodzi o to, że no od kilku lat w zasadzie budowałem relacje z organizacją Octagon, która prężnie się rozwija. Teraz również pojawia się na rynku niemieckim, daje duże możliwości. Zorganizowałem wiele walk o pas dla naszych zawodników. W związku z tym myślę, że jest to fajny kierunek, fajna odskocznia od powiedzmy polskiego MMA i tych organizacji, które są tutaj, bo czy ktoś jest związany z FEN-em czy z KSW, a ma możliwość niedaleko zawalczyć na zasadzie odległości samochodem, braku jetlaga i też no, przeciwników. No może przeciwnicy w Octagonie są na poziomie troszeczkę niższym niż w KSW na przykład, ale dają możliwość płynności startów. I tak jak powiedziałeś, wyniki są bardzo często kontrowersyjne. Jeżeli nie wygra się mocną dominacją, no to sędziowie to przekręcą zawsze na korzyść swojego zawodnika. Budują ten rynek w ten sposób? Może inaczej. Ci sędziowie, którzy tam pracują, chcą się przypodobać organizatorowi, który im płaci. Nie chcą nadwyrężyć jego zaufania. W związku z tym, jeżeli mają pewną rozbieżność interpretacji, to ze zrozumiałych powodów idzie ona w stronę Czechów i Słowaków. Jasne, to też gdzieś jakieś te zawiłości rozumiemy, no ale tutaj wydaje mi się, że jednak kareta wygrał dwie rundy przynajmniej. Też tak myślę. Na chłodno oceniam to. Znaczy widać było w statystykach po walce w ilości ciosów i significant strikes, że miał przewagę około 50 ciosów w ogóle wyprowadzonych, około 30 ciosów znaczących. I gdzieś strajkersko i obaleniowo no, te statystyki były na jego korzyść. Natomiast zawsze jest luka w przepisach MMA, dlatego też szkoliłem się na sędziego i parę gal też zdarzyło mi się sędziować, że sędzia może uznać jeden cios, który powiedzmy jest dla niego znaczący i zaliczyć go jako significant, bardziej niż 6-7 ciosów przeciwnika, które też doszły. Tak? I ta interpretacja daje możliwość wypunktowania na kartach sędziowskich tak, żeby organizator był zadowolony. Mateusz Legierski, kiedy może sięgnąć ponownie po pas organizacji? Ja myślę, że może w każdej chwili, ale myślę, że w najbliższym czasie zobaczymy go w KSW. Nie będę na razie może zdradzał najbliższych planów, bo one są jeszcze w trakcie dogrywania, ale mogą nawiązać również do tematu naszych wschodnich sąsiadów. Jeśli chodzi o południowych sąsiadów naszych, to w czym tkwi fenomen czeskiego MMA, bo zainteresowanie, może bym powiedział tak jak powiedziałeś, może sportowo oni nie są jakoś strasznie lepsi od nas, ale zainteresowanie ma mniej więcej taki precedens jak tutaj to, co dzieje się na galach freak fightowych. Tak, zdecydowanie. Mimo, że Czesi mają mniejszą populację, to bardzo mocno dopingują swoich zawodników, tworzą świetne atmosfery przy wypełnionych po brzegi trybunach, czy to 20, 10 czy 8 tysięcy, robią fenomenalne eventy, tak jak właśnie ten... Ważenia też, bardzo nietypowe, ciekawe. Teraz było nad rzeką, organizacja wynajęła statek. Gdzieś te okoliczności są takie nietypowe, to dodaje oryginalności. Oprócz tego organizacja na przykład na wyspie, na Wełtawie, w Pradze, na stadionie otwartym, tenisowym eventu, też przerywanego koncertem, różnymi atrakcyjami. Myślę, że to jest coś, co daje dużo takiego sportowego smaku i ci ludzie, którzy są kibicami w Czechach, to są kibice tacy stricte sportowi. Ja rozmawiałem wiele razy z włodarzami na temat tego, czy nie chcieliby jakiegoś freak fightu wprowadzić, jakiś tam przepychanek, żeby zwiększyć sprzedaż, ale jeden z włodarzy, Paweł Neruda, powiedział mi, że myśleli o tym, ale to nie jest przekaz, jaki chcą przesłać do młodych ludzi, którzy kibicują MMA. I gdzieś ta odpowiedź była dla mnie satysfakcjonująca, w pełni ją rozumiem. Myślę, że oni obrali swój cel
stricte sportowy, mają szeroką rzeszę fanów, którzy za nimi podążają. Potrafią sprzedać między powiedzmy 40 a 150 tysięcy pay-per-view, co jest bardzo dobrym wynikiem, więc ja im osobiście jako organizacja kibicuję. Nie lubię ich sędziów, oni o tym wiedzą, oni nie lubią mnie, ja nie lubię ich, jest okej. I mają mistrza UFC w wadze półciężkiej. Mają mistrza, ale my też mamy mistrza w wadze półciężkiej. Gdzieś teraz to starcie, z tego co się dowiedziałem, może odsuwa nie... odsuwa się. Dowiedziałem się, że włodarze UFC niekoniecznie do końca są zadowoleni z tego, w jaki sposób Janek wygrał ostatnią walkę. Myślę, że gdyby wygrał przez jakiś tam, powiedzmy, knockout imponujący czy coś w tym stylu, to ta walka byłaby pewna, no bo naturalnie mogłaby się należeć, no ale... Chyba bardziej pretensje do Rakicza niż do Janka. No tak, ale to są oczywiście zasłyszane opinie, ale myślę, że ta walka byłaby świetna, gdyby była zorganizowana na Narodowym w Polsce albo gdzieś w Czechach na jakimś dużym stadionie, obiekcie, wtedy wypełniony by był po brzegi i zainteresowanie byłoby niesamowite. Byłaby to chyba najgłośniejsza walka w Europie do tej pory zorganizowana, więc myślę, że oni też czekają na odpowiedni moment, bo gdzieś ta czołówka wagi 93 ciągle ze sobą się będzie rozbijać i właśnie zależnie od tego, jak to się zaprezentuje i co będzie opłacalne dla samego UFC, taką decyzję podejmą, więc ja na to patrzę z przymrużeniem oka, bo oni mają swój marketing, swoją promocję i mogą też tych klientów troszeczkę wozić za nos. Największy obiekt w Czechach to? Do tej pory największym eventem w MMA była O2 Arena w Pradze, 20 tysięcy uczestników, tak, pod zadaszonym eventem. W związku z tym myślę, że jeżeli będą celować, to tam. Mateusz, w takim razie tak, bardzo Ci dziękuję za kompendium wiedzy o czeskim rynku, też o Freak Fightach. Czekamy na starcie Amadeusza Ferrariego z stojącym tu obok Bombą, który już udziela 37 wywiadu. No i co? Czekamy, zobaczymy, co się wydarzy. Życzę powodzenia i życzę realizacji planów menedżerskich przede wszystkim. Dzięki serdecznie.